Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał na miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto słowo Pańskie. Moi kochani w Chrystusie, siostry i bracia. Wiecie, za co najbardziej podziwiam osobę Jezusa Chrystusa? Podziwiam Jezusa za to, że dla Niego w każdej sytuacji, w której się znajdował, pomimo różnych kulturowych i religijnych ograniczeń, najważniejszy był człowiek. Uwielbiam Jezusa za to, że nie myślał o tym, co pomyślą sobie o Nim inni, albo jakie negatywne konsekwencje będzie musiał znosić w swoim życiu, ale że robił to, co do Niego należało. Niósł ludziom przebaczenie, uzdrowienie i miłość. Podziwiam Go za to, że wiedział doskonale, jakie będą konsekwencje, bo wielu w tamtych czasach się takie postępowanie nie podobało. Jezus przewidywał, że będą chcieli Go zgładzić i się nie mylił. A mimo to konsekwentnie robił to, co do Niego należało. Widział człowieka ponad kulturowymi systemami, ponad prawem, a nawet ponad religijnymi zasadami tamtego czasu. Jestem dla Niego pełen podziwu. Dzisiaj, kochani, wysłuchaliśmy jednego z fragmentów Ewangelii świętego Marka, który opowiada właśnie o takiej sytuacji. Jezus spotyka trędowatego człowieka. Zdjęty litością, jak pisze święty Marek, dotyka tego człowieka, oczyszczając go ze straszliwej choroby, jaką był trąd. Dotyka go. Ten gest Jezusa był nie tylko bardzo odważnym przełamaniem lęku przed zarażeniem się straszliwą i śmiertelną chorobą, ale był też czymś więcej. Był jakby otarciem się o grzech, bo Jezus doskonale wiedział, że kiedy dotknie się ciała tego człowieka, zaciągnie na siebie rytualną nieczystość drugiego stopnia. Żebyśmy mogli to zrozumieć, musimy zajrzeć do świętej dla Żydów Tory, do pięcioksięgu, a więc pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu, które stały się podstawą żydowskiego prawa. Zwłaszcza Księga Kapłańska, ta czytana dzisiaj w liturgii w czasie pierwszego czytania,
pokazuje sytuacje i okoliczności, w których człowiek stawał się nieczysty. Co to były za sytuacje? To było między innymi poród, miesiączka u kobiety, wypływ nasienia, trąd, kontakt ze zwłokami, kontakt z padliną albo niektórymi zwierzętami, na przykład Żydzi uważają płazy za nieczyste zwierzęta, spalenie czerwonej jałówki, także innych pewnych ofiar oraz odprowadzenie kozła ofiarnego. Kiedy ktokolwiek z Żydów albo doświadczył na sobie czegoś takiego, albo dopuścił się któregoś z tych czynów, zaciągnął na siebie nieczystość rytualną pierwszego stopnia. Natomiast kiedy ktoś inny dotknął się tej osoby będącej w nieczystości pierwszego stopnia, wówczas również stawał się nieczystym, a to nieczystość drugiego stopnia, czasami trzeciego, czwartego, już nie będę wchodził w szczegóły. I ktoś, kto był nieczysty, miał bardzo liczne ograniczenia dotyczące relacji z Panem Bogiem. Na przykład taka osoba nie mogła wejść do świątyni. Taka osoba nie mogła dotykać żadnych świętych obiektów. Kobieta na przykład, która zaciągnęła nieczystość, nie mogła odbywać stosunków płciowych ze swoim małżonkiem. Kapłan, który był rytualnie nieczysty, nie mógł sprawować kultu w świątyni. I żeby ktoś mógł na powrót wrócić do czystości rytualnej, musiał odbyć taką kwarantannę, a potem obmyć się w mykwie, tak żeby zupełnie do końca się zanurzyć w wodzie. I teraz, kochani, znając już te żydowskie zasady dotyczące czystości i nieczystości rytualnej, moglibyśmy się zapytać, ale dobrze, dlaczego Jezus w takim razie pozwolił na to, żeby zaciągnąć na siebie tę nieczystość rytualną drugiego stopnia? Przecież On mógł tę osobę uzdrowić na odległość. A wiemy z Ewangelii, bo są tam takie fragmenty, które mówią o tym, że Jezus nawet nie musiał widzieć danej osoby, żeby ją uzdrowić, czy też przywrócić do życia. To, że Jezus dotknął tego nieczystego człowieka, trędowatego człowieka, ma ogromne znaczenie. Bo Jezus w ten sposób pokazywał ówczesnym i pokazuje każdemu z nas, że dla Niego najważniejszy jest człowiek i że On nie brzydzi się naszą nieczystością, naszą nędzą, naszym brudem, powiedzielibyśmy naszym grzechem. Jeśli to ma nam przynieść uzdrowienie, to ma nam przynieść zbawienie, to On bardzo chętnie ten nasz brud weźmie na siebie. Tak jakby chciał zarazić się naszą nieczystością, naszym grzechem, nie bacząc na faryzejską interpretację Tory. Jakie to ma znaczenie dla nas, ludzi żyjących na początku, w drugiej dekadzie już, XXI wieku? Czy Jezus chce nam przez to coś pokazać? Czy chce nas do czegoś zachęcić? Czy chce pokazać jakieś chrześcijańskie zobowiązanie? Nie ma w naszej ojczyźnie chyba żadnej osoby trędowatej. Przynajmniej w rozumieniu tamtej strasznej choroby. Ale jest wielu trędowatych, których my takimi czynimy. My, dobrzy i pobożni katolicy. To są ci ludzie, którzy nie zasługują na naszą uwagę, na nasze zrozumienie i miłość. To są ci, których potępiamy. To ci, których mamy na naszych językach,
Niedawno w naszej parafii przeprowadzaliśmy kolędę. Zaskakująco wiele osób nie przyjęło nas w swoich domach. To często są właśnie owi trędowaci. To są ludzie żyjący w wolnych związkach, powtórnych albo kolejnych małżeństwach. To są nierzadko alkoholicy, narkomani albo uzależnieni od hazardu lub seksu. To są homoseksualiści, prostytutki. Niekiedy to są ludzie, którzy w koszach na śmieci wyszukują resztek jedzenia albo puszek po piwie, żeby je sprzedać i mieć na utrzymanie. To są ludzie, którzy z różnych powodów nie pokazują się ani w tym, ani w żadnym innym kościele. Trędowaci, ponieważ to my na nich w taki sposób patrzymy. Oni żyją pośród nas, w naszej parafii, znamy ich doskonale. Mieszkają w naszym sąsiedztwie, może oddają się jakimś grzesznym uciechom w mieszkaniach sąsiadujących z naszymi. Dlaczego są trędowaci? Bo my czujemy się lepsi. Bo nie chcemy mieć z nimi wiele do czynienia, bo wytykamy ich palcami i szepczemy w kolejkach przy mięsnym stokrotce o drugim mężu czy trzeciej żonie. I zastanawiamy się, dlaczego oni nie chodzą do kościoła? Dlaczego nie widzimy ich w niedzielę na mszy świętej w naszej świątyni? Patrzymy z wyższością, bo przecież my się modlimy, a oni nie. Bo przecież my zachowujemy przykazania, a oni je lekceważą. Ponieważ my dajemy pieniądze na budowę i wystrój tego kościoła, a oni wydają pieniądze na przyjemności. Nie jesteśmy lepsi, oni są nieczyści. Tylko że zachowujemy się jak faryzeusze w czasach Jezusa. Nie chcemy dotknąć brudu tych ludzi, abyśmy nie byli posądzeni o nieczystość. Znajdujemy milion usprawiedliwień, bo tak nam jest wygodnie. A ja myślę, że Jezus patrzy tam z nieba na nas i na nasze postępowanie i może nawet łza kręci mu się w oku, bo nic nie rozumiemy z Ewangelii, którą On nam zostawił i wcale Go nie naśladujemy. Żyjemy po swojemu, bo tak nam lepiej. Kochana siostro, drogi bracie, za kilka dni rozpoczniemy czas Wielkiego Postu. I wiem, że niektórzy z was myślą już o tym, żeby zrezygnować ze słodyczy, wyłączyć telewizję, albo przebić sąsiadkę w ilości odprawionych nabożeństw pasyjnych. Tak byliśmy nauczeni w dzieciństwie i tak funkcjonujemy. Ale może obok tego wszystkiego trzeba by było w tym roku, w Wielkim Poście, teraz, zaraz, znaleźć w swoim sąsiedzie, w sąsiedztwie kogoś trędowatego. Kogoś, kto potrzebuje miłości, zrozumienia i troski. I zbliżyć się do niego, żeby tę osobę dotknąć. Znajdziecie takich ludzi bez trudu. Ale kiedy ich znajdziecie, nie stawiajcie się ponad nimi. Bo nie jesteśmy w niczym lepsi od tych ludzi. Nie nawracajmy ich na siłę, nie moralizujmy, nie oceniajmy. Okażmy im współczucie, miłość i zrozumienie. A kiedy podejmiemy modlitwę w intencji tych osób, to ich o tym nie informujmy. Jeśli zauważymy, że będą potrzebować pomocy, nie oczekujmy wdzięczności ani podziękowania z ich strony. Bądźmy
jak Jezus. Bądźmy bezinteresowni, pełni miłosierdzia i troski, rozumiejący, empatyczni, pełni wsparcia. Bądźmy przedłużeniem Jego dłoni. Może dzięki temu ci ludzie zostaną oczyszczeni z trumny i wrócą do naszej wspólnoty.